przyjaciele. To jest mega bliskie mojemu sercu w ogóle. Planować swój rozwój, no. Kurczę, całe życie tak robię i od początku do końca i marzę, żeby tak robić. Żeby tak każdy robił, słuchajcie, kimkolwiek jesteś teraz, to zacznij sobie z tego miejsca, jak jeszcze nie zacząłeś, zacznij teraz. Teraz, kup zeszyt, kup w ogóle kalendarz, zrób ruch. Rozumiesz? Jesteś ewangelistą, nie zostawaj na tym, że idziesz tylko głosisz na ulicy. Rozumiesz? Dlaczego nie masz planu systematycznych głoszeń w internecie? Bo powiedzcie mi, przyjaciele, ci z was, którzy głosicie Ewangelię, bo to jest... Dlaczego nie ma planu systematycznych głoszeń? Jest kartka papieru, kartka. Na przykład mam napisane, tak, powiedzmy, 20 listopada, tak? Nagrywam poselstwo ewangelizacyjne. Taki zapis. I daję go do internetu. To jest proste jak konstrukcja cepa. Rozumiecie mnie? Za tydzień, 27 listopada, co robię? 27 listopada nagrywam poselstwo ewangelizacyjne. Tak? Co tydzień nagrywam poselstwo ewangelizacyjne. Modlę się, daję główny w ogóle moduł, temat. Tak? Tak się robi. Robi się odpowiednią oprawę do tego, niech to idzie. Z czym problem jest? Jesteś prorokiem? Dlaczego nie masz blogu związanego z tematem bycia prorokiem? Dlaczego? Rozumiesz? Prorok Krystyna Kowalska. Tak jak jest lekarz. Dlaczego nie masz? Co wstrzymuje człowieka przed tym? Zobaczcie. Jesteś nauczycielem. Dlaczego nie dajesz krótkich, inspirujących nauczeń w internecie? Czemu tego nie robisz? Przecież każdy ma telefon komórkowy. Nikt mi nie powie, że raz w tygodniu człowiek nie wygeneruje 30 minut na taką rzecz. A raz w tygodniu. A twoje 30 minut raz w tygodniu może to prowadzić do zbawienia, uzdrowienia, uwolnienia, wyswobodzenia. Rozumiesz? To jest proste. Każdy z nas jest inny. Posiadamy inny potencjał. To jest nieważne, że ten głosi poselstwo i ten głosi. To są dwie różne osoby Boże. Śpiewasz. Dlaczego nie śpiewasz w internecie? Proszę mi powiedzieć, gdybym śpiewał, miałbym głos taki do śpiewania, przyszedłbym na przykład sobie do Przemka Wizika i poprosił go powiedzieć: Przemku, czy mogę z tobą zaśpiewać coś? Ty mi zagrasz, a ja zaśpiewam. Na przykład raz w miesiącu to zrobię. Dlaczego nie? Tańczysz, wiem, tylko nie mam czasu na śpiewanie. To nie jest inna kwestia. Ja robię to wszystko. Taniec, uszyć sukienkę. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego nie? Dlaczego nie robić choreografii do tego? Dlaczego nie? Wiecie, to dzisiaj ludzie nie rozumieją, że to tak działa, że to tak funkcjonuje. Łatwo jest się gdzieś zatrzymać. Ja, posłuchajcie. Mniej więcej ostatni rok w moim życiu, jedną z rzeczy w ostatnim roku w moim życiu jest to, że przestałem odczuwać lęk, krok po kroku. W pewnym momencie zaczynałem się zastanawiać nad sobą, czy nie mam problemu z przednim płatem mózgu. Przestałem odczuwać lęk, nawet taki fizjologiczny. Nie jestem dzisiaj, w zasadzie mogę powiedzieć, odważnym człowiekiem, bo nie potrzebuję przechodzić przełomów na poziomie odwagi, bo przestały się pojawiać lęki we mnie na poziomie emocji, myśli. Jest to dziwne dla mnie. Troszkę się nad tym zastanawiałem. Rozumiecie? I teraz coś takiego nastąpiło. Dlaczego? Bo to jest wynik rozwoju w Chrystusie.
Tego wcześniej nie było, teraz to nastąpiło. Ale to nie nastąpiło dlatego, bo coś tam się stało teraz. Tylko dlatego, że jest zaplanowany rozwój duchowy. Od lat! Od lat! I dzisiaj coś się dzieje lękliwego, a ja mam odczucia lęku. Patrzę na to, mówię, kurczę. Rozumiesz, nie dochodzi impuls lękowy jakiś. Ja kiedyś nie przypuszczałem, że to jest możliwe. Nie przypuszczałem, że takie coś może nastąpić w fizjologii człowieka. Rozumiem, bo to jest kwestia już zmian w fizjologii. Ale to jest wynik, tak, takiego planowania. Kurczę, takie rzeczy trzeba planować. Nasz rozwój trzeba planować. Cokolwiek robisz. Masz jakiś talent, kurczę, nie wiem, malujesz, piszesz, nie wiem co. Rozmawialiśmy z Rafałem teraz na temat, pokazywałem mu takiego ewangelisty, co jak zaczął swoją służbę, to na pierwszą rzecz zrobił się obtatuował na zewnątrz. Specjalnie. Dlaczego ja z nim o tym rozmawiałem? Bo ten mówi do mnie, to wychodzi od dłuższego czasu po głowie. Chcę, żeby moja osoba, i nikt mi nie powie, że to nie jest związane z tym, że coś się, że się kładzie życie, tak? Żeby moja osoba kuła Ewangelią. Taki gatunek jest. Taki rodzaj z niego. Z kogoś innego inny. A on jest gotów wywalić sobie, proszę ciebie, tatuaże, proszę ciebie, na pół szyi i krzyczeć, proszę ciebie, o Jezusie. Ktoś powie, ja tak nie zrobię, a od ciebie nikt nie wymaga. To nikt od ciebie nie wymaga. Ty zrealizuj swój plan. Zrób swój plan rozwoju i go wprowadź. Każdy z nas to skarb, ludzie. Wiecie, o co z nami tutaj chodzi? My skarby jesteśmy. Takie coś jak ta bryła, która jest tutaj i ta służba, która jest rozkręcona, to są skarby. My to się do tego przyzwyczailiśmy. My się przyzwyczailiśmy do uzdrowień, uwolnień, gromienia diabła, widzenia w duchu, głoszenia, coś tam robienia. To są rzeczy, o których ludzie w ogóle nie marzą. Rozumiesz? Ludzie 20 lat się zbierają, żeby świadectwo powiedzieć w kościele. Tak? Byłem na takiej usłudze, pastor się za głowę trzymał. Ja mówię do niego, o co tu chodzi w tym? On mówi, o co chodzi? Podchodzę do kobiety w kościele, 20 lat jest z Bożem, mówię do niej, byś powiedziała, jak się nawróciłaś. Ona mówi, to jest dla mnie zbyt traumatyczne przeżycie. Nie wiem, czy jestem w stanie o tym powiedzieć. Kupa ludzi jest w takim stanie, dlatego jest jaranie się w ogóle jakimiś jednostkami na świecie, rozumiecie, o co chodzi, które robią w ogóle robotę. A robotę ma robić każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Każdy z nas tu w tej społeczności, w tym ruchu są petardy Boże. Petardy Boże. Potencjał, który w nas w ogóle jest, jest tak ogromny, że osobiście uważam, że my sobie z niego nie zdajemy do końca sprawy jeszcze. Pojechali do Izraela, ekipa pojechała do Izraela. Głosili Ewangelię, przyprowadzali ludzi na ulicach do Jezusa. Jednego nawracali, już drugi leciał, że chce obejrzeć Jezusowi. Tańczyli. W miejscach sakralnych, tam gdzie nie wolno, uwielbiali Boga, robili różne rzeczy. Pojedziecie do Afryki, to co zrobicie w Afryce, to wszyscy razem nie zrobiliśmy tego przez całe życie, co wy zrobicie w Afryce, bo ja jestem, zdaję sobie absolutnie z tego sprawę. Bo ten potencjał, który jest przeniesiony na podatny grunt, rozumiecie, o co chodzi? No to jest petarda. W Afryce duchowo się z kulturą. Tam w ogóle, tak, nikt nie zaprzecza, że jest Bóg, bogowie, duchy. Dla nich to jest tak normalne, jak to, że u nas się mówi po prostu, że są pieniądze, że jest coś, co się widzi, że jest, rozumiecie, o co chodzi. Dla nich to się nie widzi, jest normalne.
Tak? A więc normalną rzeczą, że się idzie do szamana, do czarownika w cywilizowanych miastach. Tak? Jesteśmy pekarni. Kształtujmy to. Błagam was. Róbmy potężną robotę. Bo to, co w nas jest, to jest po prostu... No to jest większe oczy, słuchajcie. Uważam, że nasze psychiki do tego dojrzewają, zmieniają się, natomiast to, co my mamy złożone w duchu,